Kwiecień, rok 1945. W berlińskim bunkrze odbywa się właśnie szczególna ceremonia zaślubin. Nie ma obrączek ani kwiatów. Pan młody, Adolf Hitler, przysięga uczciwość małżeńską swej nowo poślubionej żonie. Zdecydowałem, że poślubię tę kobietę, która z własnej woli postanowiła dzielić ze mną los. Panną młodą jest Ewa Braun, kochanka Führera od 16 lat. Nad ich głowami armia radziecka przygotowuje się do finalnego ciosu. Małżeństwo potrwa tylko 36 godzin. Następnego dnia państwo Hitlerowie popełnią samobójstwo. Idzie na śmierć jako moja żona, ponieważ takie było jej życzenie. Ich ciała wywleczono z bunkra i spalono. Po tygodniu wojna w Europie dobiega końca. Świat nie znał kobiety, którą poślubił Hitler, ponieważ ich związek był jedną z najlepiej strzeżonych tajemnic III Rzeszy. Czy to była miłość? Czy Hitler w ogóle potrafił kochać? Czy łączył ich seks? Pokojówka Ewy ostatecznie wyjaśnia w filmie tę ostatnią kwestię. Myślę, że zaczęło się to tak, jak każda inna historia miłosna. Tyle, że koniec był tragiczny. Adolf może wydawać się nieatrakcyjny, nawet odpychający. Jednak władza, jaką posiadał, czyniła go najbardziej pożądanym mężczyzną w Niemczech. Na swój sposób był atrakcyjny. Władza na pewno dodaje uroku. To bardzo silny afrodyzjak. Miał wielu wielbicieli. Takich zwykłych, ale nie tylko. Niektóre kobiety byłyby chyba w stanie głośno krzyczeć: Führerze, chcę mieć z tobą dziecko. W zaciszu swojego bawarskiego domu w Berghof miał u stóp nie tylko cały świat, ale też wianuszek wspaniałych kobiet. Jednak odkąd doszedł do władzy, łoże dzieliła z nim tylko jedna, zwykła dziewczyna z Monachium. Schellingstrasse, Monachium, rok 1929. Niepozorny pan w średnim wieku odwiedza lokalny sklep fotograficzny. Tam zobaczył 17-letnią ekspedientkę, Ewę Braun, układającą równo albumy na półkach. Młodziutka, zgrabna dziewczyna od razu rzuca mu się w oczy. Potem Ewa opowiadała siostrze. Pamiętam, jak pożerał mnie wzrokiem. Po jego wyjściu szef spytał, czy wiem, kim był ten mężczyzna. Nie oglądasz zdjęć w gazetach? Spytał. Ten człowiek to wschodząca gwiazda polityki, starszy o 23 lata od Ewy, Adolf Hitler. Dziewczyna była pod wrażeniem.
Była dumna z tego, że taki dojrzały mężczyzna się nią zainteresował. Nie wiadomo, czy zdawała sobie sprawę z tego, kim był i do czego dążył. Pochodziła z dobrego katolickiego domu. Jej ojciec był dyrektorem szkoły. Ona sama uczyła się w klasztorze w południowych Niemczech, niedaleko austriackiego miasta Braunau, w którym Hitler spędził część swojego dzieciństwa. Ewa marzyła o innym, ciekawszym życiu. Kochała kino, operetki i muzykale. Uwielbiała ploteczki o aktorach i aktorkach, podobnie zresztą jak Hitler. On też pasjonował się takimi historyjkami. Na początku łączyły ich tylko ukradkowe spotkania. Nie było mowy, żeby mogła zaprosić starszego o tyle lat mężczyznę do domu. Wkrótce jednak jej rodzice zaczęli coś podejrzewać. Fritz Braun pragnął, aby jego trzy córki, Ewa, Ilza i Gretel, miały nienaganną opinię, zanim wyjdą za mąż. W tym czasie, zanim Hitler został kanclerzem, Braun gardził nazistami, a Hitlera nazywał austriackim przybłędą. Napisał do niego list, w którym zażądał zerwania znajomości ze swoją córką. Wiem, że mój pogląd na sprawę może wydać się staroświecki, ale takie mam zasady. Mam nadzieję, że spełni pan moją prośbę i nie będzie podsycał w mojej córce dążenia do nadmiernej swobody obyczajów. Odpowiedzi na ten list nie było. Prawdopodobnie sama Ewa zniszczyła go, zanim dotarł do Hitlera. Z poważaniem, Fritz Braun. Nie do końca wiadomo, co ich wtedy łączyło. Dla niektórych była to relacja podobna do przyjaźni między ojcem i córką. Romans chyba jeszcze się nie rozwinął. Ewa stawała się coraz bardziej nieszczęśliwa. Chciała spędzać dużo czasu ze swoim słabym mężczyzną, ale im bardziej rosła jego władza, tym mniej czasu mógł jej poświęcać. Kiedyś była roześmianą dziewczyną. Poznanie Hitlera wiele zmieniło w jej życiu. Wpadała w depresję. Hitler był w Berlinie, ona w Monachium. Czekała na jego telefony, a nie mogła sobie pozwolić na to, aby jej rodzice wiedzieli, z kim rozmawia. Wciąż mieszkała z nimi. Takie życie dla młodej dziewczyny to nic dobrego. Była coraz bardziej zdesperowana. 1 listopada 1932 roku wzięła pistolet swojego ojca i próbowała się zabić. Na szczęście kula przeszła obok tętnicy szyjnej. Hitler pojawił się przy jej łóżku, mimo że był w samym środku kampanii wyborczej na stanowisko kanclerza. Jej krzyk rozpaczy dotarł do adresata. Hitler odetchnął z ulgą, kiedy okazało się, że dziewczynie nic nie grozi. Ostatnią rzeczą, na jaką mógł sobie wtedy pozwolić, był skandal. Ani Ewa, ani jego wyborcy nie wiedzieli, że zaledwie rok wcześniej inna jego kochanka odebrała sobie życie. Jej śmierć i próba samobójcza Ewy nasuwają pytanie, czy Hitler był zdolny do prawdziwej miłości. Dwa miesiące po nieudanym samobójstwie Ewy w styczniu 1933 roku Hitler został kanclerzem Niemiec. Od tej pory każdego roku 6 miesięcy spędzał w rządowej posiadłości w Berghof.
Dziś nie ma tam po nim pamiątek. Nie ma rzeźb ani pomników. Od kilka cegieł i jeden kamień. Ale wtedy właśnie tam jechała, by cieszyć się owocami swoich politycznych sukcesów. Ewa też spędzała w Berghof coraz więcej czasu. Nowy Führer miał pewien sekret, o którym nie miała się nigdy dowiedzieć. W jego życiu była jeszcze inna, dużo młodsza od niego kobieta. Geli Rable. Mieszkała ze swoją matką, przyrodnią siostrą Hitlera, w jego kawalerskim mieszkaniu w Monachium. Ten kazirodczy romans był niezwykle gorący. 19 września 1931 roku, dwa lata po pierwszym spotkaniu Ewy i Hitlera, Geli prawdopodobnie znalazła w kieszeni jego płaszcza list od Ewy. Kilka godzin później znaleziono ją martwą. Jest prawie pewne, że było to samobójstwo. Hitler nie mógł pogodzić się z tą śmiercią. Jeden pokój w Berghof był poświęcony pamięci Geli. W tym pokoju wisiał jej przepiękny portret. Kiedyś moja żona powiedziała, że przyjechał Hitler, więc musimy przewietrzyć i odkurzyć ten pokój. Spytała, czy wiem, że kobieta na portrecie to Geli. Nie miałem pojęcia. Dla niego to pomieszczenie było jak świątynia. A Ewa Braun nigdy nie dowiedziała się o tym obrazie. Czy to znaczy, że uczucie Hitlera do Geli było szczere? Kochał muzykę, architekturę, psy. Ale czy umiał kochać ludzi? Nie sądzę, żeby ją naprawdę kochał. Miał ogromną potrzebę przeżywania emocji. Ale to nie to samo. Jedno jest pewne. Po śmierci Geli miał na jej punkcie jakąś obsesję. Być może spowodowaną poczuciem winy za jej samobójstwo. Co w takim razie czuł do Ewy po tym, jak ona również chciała się zabić? Miłość, przywiązanie, wyrzuty sumienia czy opiekuńczość? Można spłycić całą sprawę powiedzeniem, że kochał Geli, a po jej śmierci Ewa służyła mu tylko jako towarzystwo do łóżka. Ale to chyba nie było tak. Myślę, że to było coś ważnego. A już ona na pewno była mu bardzo oddana. Widać było, że ona też nie jest mu obojętna. Bardzo ładnie się do niej zwracał. Odkryła to jej pokojówka, Gretel Mittelstrasser, a właściwie jej mąż, który zabawił się w detektywa. Nigdy tego nie słyszałam na własne uszy. Nie mówił tak do niej przy ludziach. W tym pokoju był sejf, a ja miałam do niego klucz. W sejfie leżały listy, które do siebie pisali. Mogłam je przeczytać, ale nie jestem wścibska. Za to mój mąż bardzo chciał się dowiedzieć, jak on ją nazywa. Wyjęłam jeden list, tylko na tyle, żeby mąż zobaczył nagłówek. Było tam napisane: moje kochane maleństwo. To typowy język w związkach między starszym mężczyzną a młodą, ładną kobietą. A co z seksem? Wrogowie Hitlera twierdzili, że był prawdziwym zboczeńcem. Oto Strasser i jeszcze jeden były przyjaciel, który zwrócił się przeciw Hitlerowi po tym, jak jego brata zamordowali naziści, mówili, że ma on dość niezwykłe upodobania seksualne i normalny seks już go nie zadowala. Przypuszczali, że to mógł być powód śmierci Geli.
Natomiast wieloletnia sekretarka Hitlera, Christa Stresser, utrzymywała, że odkąd doszedł do władzy, seks przestał się liczyć w jego życiu. Odkąd zdecydował się na karierę polityczną, te sprawy już go nie interesowały. Wielokrotnie podkreślał, moją miłością są Niemcy. Ewa nigdy nie zdradziła intymnych szczegółów ich związku. Po 60 latach jej pokojówka po raz pierwszy poruszyła ten temat. Ja, das war normal, Mann und Frau. Wszystko było normalnie, jak to między kobietą i mężczyzną. Das weiß ich aus dem einen Grunde. Wiem o tym, ponieważ kiedyś przyjechał niespodziewanie w czasie, kiedy miała miesiączkę. I wysłano mnie do naszego lekarza domowego, żeby podał jej coś na zatrzymanie krwawienia. Sama Ewa twierdziła, że po raz pierwszy współżyli ze sobą na sofie w salonie Hitlera. Kiedyś zasiadł na niej w czasie oficjalnej wizyty brytyjski premier Neville Chamberlain. Gdyby on wiedział, jaką ta sofa ma historię, powiedziała kiedyś do przyjaciółki. Nie było jednak mowy o zakładaniu rodziny. Zapytaliśmy kiedyś Hitlera, dlaczego się nie ożenił. Oto co odpowiedział. Nie nadaje się do życia w rodzinie. Nie chcę mieć dzieci. Od potomków geniusza oczekuje się, że będą tacy jak ich przodek. Mają ciężkie życie, a na dodatek zwykle okazują się idiotami. Być może od Ewy chciał tylko seksu i odrobiny beztroski. Była delikatna i radosna. Naprawdę subtelna. To nie była jakaś kokietka, tylko normalna dziewczyna. Radosna i delikatna. Umiała cieszyć się życiem. Oczywiście nie jestem zwolenniczką Hitlera. Nie obchodzi mnie jego osoba. Chcę tylko powiedzieć, że potrafił jednak wykrzesać w sobie jakieś uczucia do tej kobiety. Po nieudanym samobójstwie Ewa oczekiwała czegoś więcej. Z czasem Hitler był jednak coraz bardziej zajęty tworzeniem potęgi nazistów. Stał się niecierpliwy, mniej o nią zabiegał. Była zmuszona się pogodzić z tym, że nie jest dla niego najważniejsza. Cierpiałem razem z nią, bardzo jej współczułem. Godziła się na wszystko, bo bała się, że może go stracić. Do wybuchu wojny Hitler był jednym z największych polityków. Pewnie myślała, że drugiego takiego mężczyzny nie znajdzie. Bardzo się starała, żeby ich związek się rozwijał. A on się jej ciągle jakby wymykał. Bywał wobec niej szarmancki, ale nie zawsze był dżentelmenem. Traktował ją jak własność. Nieraz ją nawet trochę poniżał. Powiedział kiedyś, że człowiek taki jak on nie może poślubić ani nawet być z kobietą inteligentną. Jedynie bardzo prosta, głupia kobieta może mu się przydać. Ta jego oschłość niosła pewne ryzyko. Na początku roku 1935 Ewa prowadziła pamiętnik. Pisała, jak bardzo jest samotna, jak jej źle, kiedy ciągle na niego czeka, a on jest tak daleko, w Berlinie. Nie przyjedzie jeszcze przez 2 tygodnie. Jestem bardzo nieszczęśliwa. Nie rozumiem, jak mógł wyjechać bez słowa, nawet się ze mną nie pożegnał. Dlaczego muszę przez to przechodzić? Po co w ogóle go spotkałam? Nie
The weather is so wonderful. Mamy piękną pogodę, a ja jestem kobietą najwspanialszego człowieka w Niemczech i na całym świecie. Dlaczego on nie rozumie, że mi tu ciężko bez niego z obcymi ludźmi? Chyba dokupię jeszcze trochę tych tabletek nasennych. Przynajmniej nie będę czuła cierpienia. Ostatni wpis pochodzi z 28 maja. Jeśli do godziny 10 nie dostanę odpowiedzi, po prostu łyknę tych 25 tabletek i zasnę sobie spokojnie. Tej nocy po raz drugi targnęła się na swoje życie. Można przyjąć, że tak naprawdę wcale nie chciała umierać, skoro obie próby były nieudane. Było to tylko wołanie o pomoc. Hitler w obawie przed skandalem znów szybko się u niej pojawił. Na dodatek z prezentem. Pamiętał, że marzyła o piesku. Przyznał jej miesięczną pensję i kupił dla niej dom z dala od ciekawskich oczu i innych ludzi. Zapewniał, że tylko ona jest i będzie jego kobietą. To jeszcze nie było wszystko, czego oczekiwała, ale i tak te dni to najlepszy jej czas w Berghof. Nad ich związkiem wisiały ciemne chmury zbliżającej się wojny. Hitler był powszechnie znany i silny. Ewa powoli zaczynała go drażnić. Coś sobie gwizdał pod nosem, unikał niektórych ludzi. Każdemu, kto to zauważał, odechciewało się kontaktu z nim. Nie dało się do niego podejść w żaden sposób. Ewa często zwracała mu uwagę, że tak nie powinno być. Wystarczyło to jego spojrzenie, złe spojrzenie. Od razu wszyscy się wycofywali. Ukrywał ją przed światem. Nie wolno jej było uczestniczyć w oficjalnych spotkaniach. Kazał jej wychodzić z pokoju, kiedy przyjeżdżały różne ważne osobistości. Nie była częścią jego oficjalnego, zawodowego życia. I to też musiało być dla niej bolesne. Latem lubiła popływać. W tym czasie Hitler przeprowadzał te swoje ważne rozmowy i konferencje. Trwały długo, więc przyjeżdżały także żony, ich siostry i przyjaciółki. Zawsze się okazywało, że wracały do domu zbyt wcześnie, zanim jeszcze wolno było im się tam pokazać. Zbierały się przy wejściu dla dostawców obok mojego biura. Tylko w ten sposób mogły wejść do środka tak, aby Hitler nic o tym nie wiedział. Ewę to przygnębiało. Według mnie była piękna i bardzo wysportowana. Pływała, jeździła na nartach i na rowerze. Każdy z tych sportów był jej pasją. Chyba dlatego, że wtedy nie miała czasu myśleć o swoim losie. Zajęty podbojem Europy, Hitler miał ten sam problem, co każdy zapracowany mężczyzna. Jego kobieta czuła się opuszczona. Miał jeden stały sposób, żeby jej to wynagrodzić. Obsypywał ją pieniędzmi. W
czasie, gdy Luftwaffe atakowało Wielką Brytanię, on oddał swój samolot do dyspozycji Ewy i jej rodziny. Braunowie byli pod wielkim urokiem Hitlera. Zaakceptowali w końcu ten związek, chociaż ojciec Ewy, teraz już członek partii nazistowskiej, wciąż był zdania, że byłoby uczciwiej, gdyby Hitler się oświadczył. Cała rodzina tak uważała. Podziwiałam ją za jej urodę. I współczułam tej biednej dziewczynie, że znalazła się w takim nieciekawym położeniu. Niby miała wszystko, a i tak nie była szczęśliwa. Kiedy on zajmował się wojną i polityką, rodzina Braunów podróżowała po Europie. To Hitler płacił za wycieczki do Florencji i innych miejsc. Buty Ewy pochodziły z Ferragamo, a bieliznę sprowadzała z pól elizejskich. W listach do przyjaciół opisywała nieraz, jak wydaje jego pieniądze. Koszulki nocne z włoskiego jedwabiu, satynowe halki, 24 szlafroki, 12 futer ze srebrnych listów, norek i soboli. Złote balowe pantofelki, czarne buty Ferragamo, jeszcze inne z brązowej skóry. Do tego srebrne wieczorowe sandały. Miała wszystko oprócz niego samego. Większość czasu spędzał we wschodnich Prusach, blisko obecnej granicy polsko-rosyjskiej. Stamtąd dowodził armią niemiecką. Ewa nigdy tam nie była. Mogła tylko rozmawiać z nim przez telefon. Dzwonił do niej codziennie wieczorem. Telefoniści mieli możliwość podsłuchiwania tych rozmów. Obwohl es unter Todesstrafe verboten war, der telefonist, der die Vermittlung, mimo surowego zakazu, kiedyś z tej możliwości skorzystałem. Głównie dziękowała mu za prezenty, a on odpowiadał: najważniejsze, że jesteś szczęśliwa. Cieszę się, że ci się podobały. Bądź grzeczna i do jutra. Miał teraz bardzo niewiele czasu na odwiedzanie Berghof. Podczas jednej z krótkich wizyt powiedział jej coś bardzo przykrego. Mówiła, że Führer kazał jej poszukać sobie kogoś innego, bo on już nie może zadowolić jej jak mężczyzna kobietę. Dopadła go depresja. To był dla niego bardzo trudny okres. Nie rozstali się jednak. Nie wiem, czy jeszcze potem ze sobą sypiali, czy już nie. Mężczyzna z depresją nie jest dobry w łóżku. Wszyscy o tym wiemy. Przy Hitlerze zachowywała się nienaturalnie. Przy innych mężczyznach była bardziej odprężona. Najlepiej było to widać w tańcu. Zmieniała się wtedy w inną osobę. Czy to problemy z Hitlerem pchnęły ją jeden jedyny raz w romans z kimś innym? W styczniu 1944 roku poznała w Berghof Hermana Fegeleina. Był młody i przystojny. Znał się na koniach, a kobiety go uwielbiały. Jako oficer SS miał bliski kontakt z Hitlerem, a jeszcze bliższy z jego kochanką.
Zauważyła to zawsze czujna sekretarka Hitlera, Christa Schroeder. Było wyraźnie widać, że Ewa jest tym mężczyzną zauroczona. A on też ją polubił. Feglein bardzo polubił Ewę. Myślę, że chciał ją mieć dla siebie. A Hitler pewnie pozwoliłby jej odejść. Gdyby znalazła odpowiedniego mężczyznę i chciała z nim być, Hitler wyraziłby zgodę. To było tylko zauroczenie, czy seks także im się zdarzył? Często między ludźmi pojawia się jakaś chemia. Patrzą na siebie, coś iskrzy, coś się w nich dzieje. A łatwo sobie wyobrazić, jak ciężkie było nieraz życie z Hitlerem. Ona uwielbiała tańczyć, a Fegelein był świetnym tancerzem. To chyba wszystko, co ich łączyło. Nie bronię jej, sądzę, że nie potrzebuje adwokatów. Nie obchodzi mnie, czy z nim spała, czy nie. Po prostu mówię, że w tym przypadku wydaje mi się, że do niczego nie doszło. Jej serce należało do Hitlera. Feglein wrzenił się w rodzinę Braunów, ale to nie Ewa była panną młodą. W 1944 roku w salzburskim ratuszu poślubił jej młodszą siostrę Gretel. Dla Ewy liczył się tylko jej związek z Führerem. Jej dom był w Berghof. Kiedy alianci wypierali wojska niemieckie z każdego zakątka Europy, ona panowała niepodzielnie w tym wiejskim schronieniu Hitlera. Skończyły się wizyty ważnych osobistości. Nie było już wielkich ceremonii, zostało zwyczajne życie. W lipcu 1944 roku kuzynka Ewy, Gertrud Weisker, przyjechała, aby dotrzymać jej towarzystwa. Pływały w jeziorach i chodziły na długie spacery. Chodziłyśmy do położonego około pół kilometra od posiadłości domku. Ewa miała do niego klucz. Tam potrafiłyśmy spędzić kilka godzin na rozmowie o codziennych sprawach. Ale nawet tam nigdy nie były tak naprawdę same. W czasie spaceru chciałyśmy nazbierać trochę poziomek. Dookoła wszędzie byli ludzie z SS. Nie mogłam się do tego przyzwyczaić. Bałam się, że mogą podsłuchać moją rozmowę z Ewą. Ciągle czułam się pod kontrolą. Po sielankowym lecie spędzonym z kuzynką, Ewę miał wkrótce otaczać inny, nieprzyjazny świat. Styczeń, rok 1945. RAF zmiata z powierzchni ziemi niemieckie miasta. Rodzinne miasto Ewy, Monachium, także nie uniknęło strasznego losu. Ona jednak o tym nie myślała. Zapomniała o problemach kraju, ponieważ te wszystkie lata spędzone z Hitlerem spowodowały, że potrafiła myśleć tylko o tym, jakim człowiekiem on jest naprawdę.
Hitler dbał o ludzi z najbliższego otoczenia. Nie przejmował się tym, co wiedzą jego generałowie. A oni wiedzieli o wszystkim, co działo się dookoła. Jemu wszystko było już obojętne. Nie chciał tylko, żeby ludzie, od których był emocjonalnie uzależniony, dowiedzieli się o stanie jego emocji. Kiedy alianci wyzwalali pierwsze obozy koncentracyjne, on schronił się w Berlinie. Świat wiedział już, jak ogromne zbrodnie ma na sumieniu ten człowiek. Ewa mogła wybrać, czy chce bezpiecznie odejść po cichu i ratować własną skórę, czy zostać przy mężczyźnie, którego kochała. W lutym decyzja została podjęta. Pożegnała rodziców pocałunkiem. Jej matka wspominała potem, że był to wyjątkowo długi pocałunek. Hitler kategorycznie nakazał, aby została w Berghof. W Monachium i w Berlinie było bardzo niebezpiecznie. Prawie się pokłóciłyśmy, bo próbowałam ją zatrzymać. Mówiłam, że takie było życzenie szefa. Zawsze go tak nazywaliśmy. Ale ona się uparła. Armia radziecka podchodziła pod Berlin. Alianci mieli już zwycięstwo w rękach. Hitler i jego świta ukryli się w bunkrze w Berlinie. Rochus Misch był wtedy ochroniarzem Hitlera. So. Hier war der Bunker, wo Hitler tu był bunkier, w którym Hitler odebrał sobie życie. Widzieliśmy już bliski koniec ery nazistowskiej. Bunkier miał około 15 metrów kwadratowych powierzchni, czyli nie był duży. Ten man war ja ziemlich deprimiert schon. W ogóle było to przygnębiające miejsce. Nie podobało mi się, że przydzielono mi służbę właśnie tam. Ale rozkazy trzeba wypełniać, czy nam się to podoba, czy nie. Zresztą, jakbym nie był dobry, to wysłaliby tam kogoś innego. Bunkier był dwupoziomowy. Na niższym poziomie mieli swoją kwaterę Hitler i Ewa. Chociaż panowała tam fatalna atmosfera, Ewa starała się zachować spokój i dobry wygląd. Robiła to dla Hitlera, jak zawsze. Rozmawialiśmy z nią przez telefon, kiedy było już bardzo niebezpiecznie. Mój mąż powiedział: pani, zabierzemy cię stamtąd, mam tam kolegów, pomogą nam. Odpowiedziała: nie, zostanę z Führerem do końca. Wtedy słyszałam ją po raz ostatni. Chciała choć trochę ubarwić życie ukochanemu mężczyźnie. Dla niego już od kilku lat było ono niemal ciężarem. Złe czasy zaczęły się po klęsce pod Stalingradem, ale ona nie przestała go kochać. And she maintained a lightness for him. Die sich bei der Verteidigung ihrer Heimat besonders bewährt haben und dafür mit dem Eisernen. Nie mogła nic poradzić na fakt, że był już tylko przegranym człowiekiem. Wyznała swojej sekretarce, że przeraziła się, kiedy zobaczyła, jak źle wyglądał. Nie widziała go kilka miesięcy, a postarzał się o całe lata. Der Führer lässt sich von den Jungen ihre Erlebnisse schildern.
Ukrywał, jak bardzo przeżywa porażkę. Udawał, że bardziej niż klęska interesuje go jego owczarek alzacki. Kwietniowe urodziny Hitlera pokazały, że stracił szacunek u wielu ludzi. Ewa pragnęła, aby ten dzień był szczególny. Wprawdzie oficerowie pojawili się z życzeniami, ale błyskawicznie się ulotnili. Kiedy Hitler przyszedł do łóżka, przekonała go, żeby wyszli z gośćmi na chwilę na powierzchnię. Tej nocy po raz ostatni tańczyła do świtu. Jednym z jej partnerów był Fegelein. Krista Schroeder też tam była. I have a picture etched in my mind. Mam przed oczami jedną scenę. Na koniec tańca patrzyli sobie w oczy z czułością i tęsknotą. ...25 kwietnia Fegelein próbował uciec z bunkra. Złapano go z jakąś dziewczyną w jego berlińskim mieszkaniu. W tym czasie jego żona, siostra Ewy, była w ciąży. Na rozkaz Hitlera Fegelein został przyprowadzony do bunkra i rozstrzelany. Szwagier Ewy zginął na polecenie jej kochanka. Opuszczony, zdradzony Hitler, widząc jak bliski jest koniec wojny, chciał uporządkować własne sprawy. Wielu ludzi przychodziło i wychodziło i nagle pojawił się zupełnie obcy mi człowiek. Spytałem kolegę technika, kto to jest? Nie znam go. Kolega odpowiedział, że to urzędnik stanu cywilnego. Führer miał zamiar wziąć ślub. Zatkało mnie. Powiedziałem, co? A on na to, tak, Führer się żeni. Ogłuszona hałasem bombardowania Ewa pomyłkowo podpisała się panieńskim nazwiskiem. Szybko jednak poprawiła pomyłkę, pisząc Ewa Hitler. Dwie godziny później jej mąż dyktował swój testament. Przez lata myślałem, że nie chcę się wiązać węzłem małżeńskim. Teraz zdecydowałem, że poślubię tę kobietę, która z własnej woli postanowiła dzielić ze mną los. Idzie na śmierć jako moja żona, ponieważ takie było jej życzenie. Ewa napisała do swojej siostry Gretel. Muszę ci to napisać, żebyś nie martwiła się naszym losem tu w bunkrze. To raczej my powinniśmy się smucić, że będziecie żyć w takim chaosie, jaki pewnie zapanuje. Cieszę się, że umrę tu, przy boku Führera i że horror przyszłości mnie ominie. Co życie mogłoby mi teraz zaoferować? Byli małżeństwem przez 36 godzin. 30 kwietnia wrócili do pokoju Hitlera. Przed wejściem czule pocałował ją w usta. Nikt wcześniej nie widział go w takiej sytuacji. Ewa zdecydowała się na truciznę. Chciała ładnie wyglądać po śmierci. Hitler się zastrzelił. Czekaliśmy na odgłos wystrzału. Wiedzieliśmy, że on wybierze taką właśnie śmierć. Nagle ktoś powiedział, że to już. Ja nie słyszałem strzału. Nie wiem, kto go usłyszał. Dookoła panował spokój. Przez kilka minut było bardzo cicho. Potem poszedłem zobaczyć, co się stało. Nie pamiętam, kto otworzył drzwi, ale kiedy już były otwarte, wszedłem do środka. Widziałem ciało Hitlera. Eva Braun lag auf dem Sofa und hatte ein
Ewa Braun leżała na sofie, ubrana w błękitną suknię z białymi cekinami. Nie zniosłem tego widoku. Uciekłem stamtąd. Potem się przestraszyłem i wróciłem. Nie wiedziałem, co mam robić. Zobaczyłem Hitlera owiniętego w jakieś koce. Drzwi do ich pokoju nie były otwarte cały czas, tylko nieraz można było zobaczyć, co tam się dzieje. Nie pamiętam, kogo wyniesiono najpierw. Potem wyszedłem na powierzchnię i w bazie zdałem raport z tego, co się stało. Trudno powiedzieć, gdzie dokładnie zostali spaleni. Tu gdzieś był lej po bombie. Tam leżał Hitler owinięty w koce. Polano ich oboje z Ewą benzyną i spalono. Po kilku dniach od ich śmierci Niemcy poddały się aliantom, a Berlin leżał w gruzach. Taki był koniec terroru nazistów. Pragnęła z nim być. Ja rozumiem i akceptuję jej decyzję. Była dorosła. Na pewno zastanawiała się, czy dobrze robi. Nie była z nim do końca szczęśliwa, ale jeśli tak wybrała, należy to uszanować. Historia tej pary zaczęła się tak pięknie, a miała taki tragiczny koniec. Nie ma pomników Hitlera i jego kobiety. Nie ma tablic pamiątkowych ani nagrobków. Ich popioły rozwiał wiatr. Na początku wojny, kiedy jeszcze było dobrze, Ewa powiedziała przyjaciółce: obiecał, że kiedy wygra wojnę, pojadę do Hollywood i zagram siebie samą w filmie o naszej historii. Obietnica nie mogła się spełnić. Wspaniałe życie ze sławnym politykiem zmieniło się w jedną wielką ułudę. Opracowanie MediaVox. Tekst polski Lidia Surówka. Czytał Tadeusz Chmiel.